Y lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ay, gracias. Dzięki Ci, Boże, że mogę przeżyć tak piękną chwilę. Dziękuję, że skrzyżowałeś ścieżki Cesara z moimi i za tę wspaniałą miłość. Jestem najszczęśliwszą kobietą na świecie. Ojcze, proszę przerwać tę farsę. Co się stało? Dlaczego przerwałaś ceremonię? Kim jesteś? Jestem Maria Eugenia Morelos. Oczekuję dziecka Cesara Linaresa. Kocham go. Nie pozwolę na ten ślub, bo Cesar także mnie kocha. To nieprawda. Powiedz coś, kochanie. Powiedz, że to nieprawda. Czasy obecne. Nie znoszę tego przeklętego rancza. Dzięki temu przeklętemu ranczu twoja siostra, ty i ja żyjemy jak królowe. Poza tym to twoja własność. Twoja mama przed śmiercią zapisała je tobie. Nie chcę tu zostawać na dłużej. Efrainowi bardzo zależało na twoim przyjeździe. To prostak i nieudacznik. To nieprawda. Dzięki niemu Las Cuspides przynosi zyski, a my nie musimy się o nic martwić. To prostak. Zresztą nikt nie jest niezastąpiony. Zasługuje na więcej uznania z twojej strony. Chyba oszalałaś. O czym ty mówisz? Prawie go nie znam, a poza tym to wariat. Za każdym razem, kiedy mnie widzi, rozwiera mnie oczami. Ale jakie ma mięśnie, jaką twarz. Jakie silne ręce. To prawdziwy macho. Chyba masz na niego ochotę. A ty od jak dawna nie twój interes? Chyba nie od czasów Cesara. Nigdy więcej nie wymawiaj przy mnie jego imienia. Nie chcę o nim rozmawiać. Nie wspominaj mi o nim. Nunca jamás vuelvas a mencionar ese nombre. Marisa, Marisa, ¿sí? Zgoda, zdradził cię. Ale minęły już 4 lata. Lepiej będzie, jak przestaniesz. Zmieniłaś się. Stałaś się bardzo twarda. Przestań. Jesteśmy na miejscu. Uciekaj stąd, dziecko. Dziękuję.
Lucrecia, najdroższa. Nie mogę się ruszyć. Zaczekaj. Pójdę po Lucrecję. Tato. Trzeba było wyrzucić to zdjęcie. Nawet jeśli je wyrzucisz, wspomnienia pozostaną żywe. Twój tata i twoja siostra Lucrecia zginęli. Moja biedna siostrzyczka. Poznałam chłopaka. Ma na imię Alberto. Już ci dawałam to ziele. To było 4 lata temu. Pamiętam tego chłopca. Joaquín. Co się z nim stało? Już pani zapomniała? Nie jestem młoda. Przypomnij mi. Zachorował. Zabrali go do stolicy. Za dużo mu dosypałaś. Nie chciałam dłużej czekać. A teraz o co ci chodzi? Teraz już jestem dorosła, mam 18 lat. Ale nikt na mnie nie zwraca uwagi. Przez to. Zaciągnęłaś go już do łóżka? To jest najprostsze. Ja chcę, żeby się we mnie zakochał. Dlaczego tak ci na tym zależy? Bo ja się w nim zakochałam. Miłość to nic dobrego. Nie trój. Daj mi zioła. Chcę, żeby Alberto za mną szalał. Masz pieniądze? Tak. Proszę. Masz. Pamiętaj, tylko szczyptę. Bądź ostrożna. Mieszanka tych ziół może doprowadzić do szaleństwa każdego mężczyznę. Uważaj. Daj spokój. Ja tylko chcę, żeby mnie kochał. W miłości wszystko wolno. W miłości wszystko wolno. Dlaczego to powiedziałam? Dziwne. Jaka wspaniała dziewczyna. Skąd się wzięła? Carlos, kochanie. Hola, Aida. Cześć, Aido. Hola. Bueno, voy a avisarle a tu mamá. Zawiadomię twoją mamę. Dzięki. Jak masz na imię? Vicky. Vicky. Gracias, Vicky. Dzięki, Vicky. Bueno, y
¿Cómo has estado? Jak się masz? Hace mucho tiempo que no Dawno cię nie widziałem. Sí, verdad, hace tiempo. Dlaczego nie przychodziłeś? Porque no habías venido. Bueno, es que no me gusta venir mucho porque nie lubię przeszkadzać mamie w pracy. ¿Sigues con la misma novia? ¿Ciągle masz dziewczynę? Ay, perdón. Przepraszam, lepiej się zajmę kwiatami. Mejor voy a seguir aquí con mis flores. Espérate, Aida. Zaczekaj. Nie odchodź. Dlaczego? Chcę z tobą pomówić. O czym? Na przykład o kwiatach. Lubię przyrodę. Wiem. Twoja mama często o tobie opowiada. Wiem, że jesteś ekologiem, studiowałeś biologię i że boksujesz. I co ty na to? Dziwny zestaw. Bokser, ekolog. Boks to sport, jak każdy inny. Ale nie każdy sport polega na biciu. Masz rację. Czemu pytałaś o moją dziewczynę? Chciałam się upewnić, czy z nią jesteś. Co ten bydlak ci zrobił? Zgwałcił mnie. Co ci jest? Nic. Coś mi się przypomniało. Co takiego? Synku, jak miło, że przyszedłeś. Musimy porozmawiać. Teraz? O co chodzi? Muszę wyjechać. Dokąd? Na Sierrę. Tak daleko? Tam mamy rancho. To prawda. Jak się nazywa? Las Cúspides. Las Cúspides. ¿Cómo? Jak? Las Cúspides. Dios mío, no puede ser. To niemożliwe. Co ci jest? Nic. Lepiej pójdę do domu. Tam się zobaczymy. Kocham cię. Co mu jest? Nie wiem. Po co nas wezwałeś? Nie mam czasu. Chcą zająć część rancha. Od strony Cabañas. To własność prywatna. Taką plotkę słyszałem. A władze? Daj spokój, na pewno są przekupione. Musicie porozmawiać z przywódcą grupy. Nie będę z nim dyskutować. Jak chcą ziemię, niech ją sobie kupią, tak jak mój ojciec. Nie ma sensu przysparzać sobie wrogów. Nie dbam o to. Co robić? Już mówiłam. Nie dyskutuję z bandytami. Niech tylko wejdą na mój teren, a każę ich wszystkich zabić. Żadnych negocjacji. Zrozumiano? Twoja siostrzenica się zmieniła. Wszystko przez Cesara. A co z nim? Ożenił się z tą dziewczyną, która przyszła do kościoła. Z Marią Eugenią. Nie widziałaś go więcej? Owszem, to syn mojego narzeczonego. Wygrał wybory do parlamentu.